Książki mogą pomagać, głęboko w to wierzę, na różnych poziomach. Mogą pomagać w zdrowiu psychicznym, fizycznym, relacyjnym, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby każdy znalazł swoją książkę. Bo określenie książki mogą pomagać jest zbyt ogólne, a kiedy szukamy czegoś dla siebie, to szukamy takiej książki, która być może zmieni nasze życie, zmieni nasze myślenie. I dlatego chcemy pokazać młodym ludziom różne rodzaje literatury, żeby w nich zasmakować, żeby wybrać swoją, taką, która może pomóc nam coś osiągnąć, zmienić, zmotywować nas do działania. I takie brutalne pytanie zadam. Jak by wyglądał nasz świat bez książek? Pewnie świat bez książek jest możliwy. Ale książką jest każdy człowiek, każda historia. Książka nie musi być zapisana, ona może być opowiedziana, ona może być częścią jakiejś historii, którą będziemy przekazywali ustnie, ale przecież możemy później gdzieś coś narysować, zapisać i w ten sposób tworzyć nowe opowieści. Mam nadzieję, że nigdy takiego świata nie doczekamy. Storytelling jako narzędzie do promowania literatury jest o tyle istotny i o tyle skuteczny, że my jako ludzie nie jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani do komputerów, do ekranów, ale do słuchania, do komunikowania się słowem, bo to była pierwsza forma sztuki, którą uprawialiśmy jako gatunek w ogóle. I chyba tak naprawdę ważne jest to, żebyśmy umieli wrócić do tego naszego podstawowego, takiego atawistycznego odbioru komunikatu. Książka jest trudna, słowo jest trudne, bo trzeba je zdekodować, a to już wymaga bardzo dużego zasobu myślenia abstrakcyjnego. Natomiast jeśli my w odpowiedni sposób wyciągniemy opowieść z książki i przekażemy ją tak, żeby pokazać, że ona jest ciekawa, że ona mówi nam coś o nas, no to wtedy będzie nam łatwiej przekonać kogoś, że warto zajrzeć do tej książki, z której wyciągnęliśmy opowieść. Jeśli to jest na przykład zbiór opowiadań, powiedzmy bajki robotów, i wyciągniemy jedną historię, która jest egzystencjalnie odpowiadająca temu, kim jesteśmy, to będziemy bardziej w stanie przekonać do czytania innych książek Lema, innej fantastyki, innych książek, które są jakby pokrewne, a poza tym innych książek w ogóle. Bo im więcej czytamy, tym bardziej rozumiemy to też, jak tekst jest skonstruowany. Opowiadając, też możemy pokazać strukturę. I opowiedzmy jeszcze jedną fajną rzecz, to, że kiedy opowiadamy, zawsze możemy dostosować język do naszego odbiorcy. Jeśli zaczniemy ze zbyt wysokiego rejestru, to będziemy mogli troszkę obniżyć. Będziemy mogli zejść do poziomu, na którym to, o czym mówimy, jest zrozumiałe, przez to dociera. Dociera do umysłu, dociera do wyobraźni, no i co najważniejsze, dociera do serca odbiorcy. No i myślę, że storytelling jest bardzo dobrym narzędziem, żeby tak używać książek, bo tak naprawdę to nie chodzi już o to, że rozmawiam, ale że wykorzystuję to, co ktoś inny stworzył w literaturze. Alternatywna lista lektur to lista książek dla dzieci i młodzieży interesujących, dobrej jakości. Absolutnie trzeba było ją stworzyć, dlatego że wielu rodziców szuka, wielu młodych ludzi szuka dobrej jakościowej literatury, a interesującej. Nie bo trzeba, tylko bo chcemy. Ale my mamy takie przekonanie, że czytanie dla przyjemności jest jedną z największych predyktorów sukcesu, a więc chcemy, żeby dzieci lubiły czytać i jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie taką książkę, którą pokocha, więc szeroko. Mamy na razie ich 500, ale ciągle dodajemy nowe. Pytamy ekspertów od 3 lat do nieskończoności i testujemy na ludziach nasze pomysły, żeby te książki były dobre, żeby się podobały i żeby zachwycały. I ciągle słyszymy takie opinie o którejś książce, że jest mega, że jest świetna, że ktoś trafił na swoją książkę, dlatego jest sens stworzyć taką listę. Co na przykład możemy znaleźć na tej alternatywnej liście? Na alternatywnej liście znajdziemy nie tylko polecajki dla dzieci w przedszkolu, w klasach 1, 3, 4, 6, bo właśnie klasami ułożyliśmy listę, ale też mamy scenariusze. Nie tyle lekcji, ale po prostu informacja o inspiracji, jak pracować z daną książką. To jest informacja dla nauczycieli, dla homeschoolingu, który dzisiaj przecież tak szeroko działa w Polsce, dla rodziców i dla nauczycieli świetlicy, bo mówimy, że czytać można wszędzie, więc na pewno takie materiały. Zapraszamy też gwiazdy do tego, żeby opowiadały o tym, jakie książki lubią, jakie czytają swoim dzieciom. Mamy taki projekt Leader are Readers, gdzie pokazujemy ludzi, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach, od dyrektora orkiestry po prezesa banku, żeby powiedzieli, co ich zainspirowało, czy czytanie w ich życiu jest ważne. Więc inspirujemy książkami, dajemy konkretne pomysły. Są takie książki, przy których lecą łzy i wiemy, że są cudowne, a są takie, które bardzo dużo uczą. Rozbudujemy listę i próbujemy tak zbudować informację, że nie
nie jest to tylko recenzja, jak na wielu świetnych portalach, ale też mamy taką część dydaktyczną, pedagogiczną, którą człowiek, który przeczyta książkę dla przyjemności, będzie wiedział, jak jej użyć, pisząc wypracowanie, maturę, czy jakiś ważny tekst. Uzależnienie od gier i internetu jest ogromnym problemem wśród młodzieży. Same godziny nabijane na telefonie, same godziny nabijane na graniu niestety świadczą o tym, że jest to bardzo duży problem społeczny i my jako rodzice musimy trzymać rękę na pulsie, żeby jednak troszeczkę korygować to. Jeżeli rodzic odcina się od tego tematu, no to może to niestety tylko zaszkodzić młodemu człowiekowi, więc zawsze zachęcam rodziców, chociaż trochę zainteresujmy się tym, co nasze dziecko robi przy komputerze, co tam się dzieje w mediach społecznościowych, co robi na telefonie komórkowym. Czy takie uzależnienie może im zrobić dużą krzywdę? Najczęściej, jeśli chodzi o konsekwencje, mówimy o konsekwencjach fizycznych, krzywy kręgosłup, ślepota, zwyrodnienie nadgarstków. Mówimy już o bezpłodności w przypadku mężczyzn, jeżeli chodzi o trzymanie telefonu często przy sobie, zmiany neurologiczne w mózgu niejednokrotnie. Natomiast również wady takie jak umiejętności społeczne, marnowanie tego czasu, bo jeżeli mamy nabite tysiące godzin grając, no to nie mamy tych tysięcy godzin nabitych gdziekolwiek indziej. To może być nasze hobby, to może być nasza pasja, jakaś umiejętność dodatkowa i tych rzeczy już po prostu wtedy nie mamy, a tego czasu już no, niestety nie odzyskamy.